Witam, panie Romanie. Witam serdecznie. Dyrektorem 39. rajdu świdnickiego Krause. No, do niedawna jeszcze rajd Elmot, przez te wszystkie lata, przez kilkadziesiąt edycji. Czy trudno jest się panu przyzwyczaić do tej nowej nazwy? Pewna tradycja też do czegoś zobowiązuje, oczywiście. Prawie 40 lat tej edycji. Faktycznie przez ostatnie kilka lat uwarunkowanie gospodarcze wymuszały pewien cykl wprowadzenia przynajmniej częściowo nowej nazwy przy starej nazwie Elmotu. No nie dało się uniknąć jednak pewnych rozstrzygnięć już takich kategorycznych. Dzisiaj no musi to już być pod nazwą 39. Rajd Świdnicki Krause. I przy tej nazwie zostajemy. 40-lecie także klubu, Automobil Klubu Sudeckiego w Świdnicy, to także zobowiązuje, to jest piękna liczba. No i rajd jest w Świdnicy, z siedzibą w Świdnicy, która na mapie Polski wyróżnia się dosyć mocno, organizując właśnie rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, no od wielu, wielu lat nieprzerwanie. Tak, no tradycja do czegoś zobowiązuje i trzeba przyznać, że autor pierwszej edycji, Andrzej Dobosz, gdzieś tutaj zaszczepił przynajmniej no, tą tradycję w ludziach, którzy kontynuują tą piękną tradycję na terenie miasta Świdnicy. Zespół, który gdzieś przejął no, te obowiązki i oczywiście daje radę nowym wymaganiom wynikającym z nowych przepisów. No, stara się to dobrze organizować i wydaje nam się, że na razie nam się udaje, jest to sukces dla całego zespołu organizacyjnego. Tegoroczny rajd, czyli druga runda platinum rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski 2011 różni się od zeszłorocznego między innymi trasą. Ta trasa no, powraca do takich założeń, do takich rozwiązań, które znane były na rajdzie Elmot około 10-11 lat temu. Czy co wprowadzi ta zmiana, jeżeli chodzi o nową trasę, o tą trasę, która no, nieco bardziej na południe ten rajd wydłuża? No, w zasadzie przy każdej koncepcji gdzieś z założeń planuje coś nowego wprowadzić. Nie zawsze się to udaje. No, cały układ organizacyjny związany jest też między innymi z tym, że w tym roku robimy dwie edycje rajdowego Pucharu Polski. Proszę zwrócić uwagę, że mając doświadczenie z lat ubiegłych, gdzie ta ilość zawodników gdzieś była zawsze w granicach 120-130 załóg, no, wymuszała pewien układ organizacyjny i pojemność trasy odpowiednią, żeby to wszystko mogło normalnie funkcjonować, żeby się nawzajem nie najechało. Mhm. To też są te obwarowania, które gdzieś planując całą trasę muszę to w odpowiedni sposób rozciągnąć, żeby to wszystko pomieścić w całym układzie organizacyjnym. No tutaj akurat w tym momencie no, wróciliśmy do doświadczeń z lat ubiegłych, kiedy jeszcze kiedyś jechaliśmy bardziej na południe, Świerki Wodowice, Wolibusz Jodłownik. Ten układ daje nam właśnie taką możliwość troszeczkę rozciągnięcia tego przy całym tym szacunku dla tras technicznych, trudnych, bardzo widowiskowych i w Jodłowniku, i w Świerkach. Dlatego stąd między innymi no, taka koncepcja i pójście bardziej na południe, aby można było zrealizować całą koncepcję przy tak dużym obłożeniu zawodników, jaka się zgłosiła w tym roku. Już mamy w tej chwili przeszło 120 załóg. 120 załóg, no to jest liczba imponująca. Jaka jest maksymalna pojemność tegorocznej trasy? Z założeń, zakładając i doświadczenie lat ubiegłych, kiedy mieliśmy jedną edycję rajdowego Pucharu Polski, ilość załóg zgłoszonych, planowałem i projektowałem trasę, kiedy to w układzie normalnym pojedzie, to na 30 załóg. Mhm. I to generalnie moglibyśmy maksymalnie przyjąć. Dzisiaj mamy taki układ, że w zasadzie mamy zgłoszeń 125 łącznie z licencją R2 i tych też zawodników przyjmiemy, ponieważ akurat to nie przekroczymy tych 130. Ci zawodnicy także się cieszą, mają szansę poznać się arkany no, trudnych odcinków specjalnych. Zanim przejdziemy do listy zgłoszeń, która tak bardzo emocjonuje wszystkich kibiców i na pewno naszych słuchaczy, powiedzmy coś także o serwisie, który również zmienił swoją lokalizację, możemy powiedzieć po raz kolejny, ale ta koncepcja w tym roku wygląda w sposób na tyle interesujący, że być może zostanie z tym rajdem na lata. Tak, no park serwisowy staje się no, bardzo ważnym elementem całej koncepcji organizacji rajdu. Przy czym nie jest to o tyle układ prosty, gdzieś trzeba szukać odpowiedniego terenu, który by sprostał tym wszystkim wymaganiom coraz wyższym. Lata ubiegłe pokazują, że ta lokalizacja przy różnych innych miejscach, poprzedniej filmy Delcoremi, czy zamknięcie ulicy Przemysłowej dość mocno obciążanej transportowo, to była droga tranzytowa, ale ma tą odpowiednią szerokość, gdzie mogli to organizować.
ale było to duże utrudnienie dla miasta i dla tranzytu. W tym roku dzięki uprzejmości i władz samorządowych zaproponowaliśmy taką lokalizację przy całej modernizacji ośrodka sportu i rekreacji, która w tamtych poprzednich latach została dokonana. No, jest to jakaś szansa zorganizowania tam całego parku serwisowego z całą koncepcją Centrum Kierowania Rajdem, biura prasowego, biura rajdu, sale posiedzeń ZSZ-u i całej atrakcyjnej lokalizacji parku serwisowego. Myślę, że powinniśmy temu podołać i jeżeli nam się to uda, doświadczenia zebrane z tej lokalizacji na pewno będziemy próbować przykładać na kolejne lata. Start i meta naszego rajdu to cały czas fiński rynek i myślę, że to jest bardzo ważny element także tego rajdu. Pamiętam, jak rozmawiałem z niektórymi zawodnikami i mówiliśmy o pewnych zmianach, pytali się, prosili, zostawcie start i metę na świńskim rynku i tutaj myślę, że to jest chyba niezagrożone, prawda? Tak, to nie jest zagrożone, chociaż pewne problemy były z tym, jak nie wiem, czy wszyscy kibice wiedzą, w Świdnicy jest odrestaurowany, odbudowywany wieża ratuszowa i ta wieża ratuszowa, która 28 lat temu, nie pamiętam dokładnie, uległa zniszczeniu, zawaleniu, dzisiaj jest odrestaurowywana i w przyszłym roku przewiduje się zakończenie tej budowy. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie, zwężenie na pewnym odcinku, ale myślę, że sobie z tym poradzimy i ta cała atrakcja wynikająca z lokalizacji rynkowej jest fajnym rozwiązaniem. Robimy start honorowy już w piątek, zakończenie poszczególnych met rajdów RPP i RSMP w sobotę i niedzielę, także myślę, że atrakcji będzie dużo. Dobrze, lista zgłoszeń, kiedy się ukaże i jak ta lista wygląda, czy możemy coś powiedzieć o zawodnikach, którzy zgłosili się do tegorocznego rajdu? Tak, możemy. Lista zgłoszeń została zamknięta o 12.24, czyli dzisiaj jesteśmy już po zamknięciu listy zgłoszeń i z pewnym optymizmem patrzę na to, bo z jednej strony też się obawiałem, że była za duża ilość zgłoszeń, to się nie mieści z tą pojemnością i wtedy jest problem, bo trzeba komuś odmawiać przyjęcia na listę. Ale jest układ następujący. W rajdowym samochodowym Mistrzostwach Polski zgłosiło się załóg na dzień dzisiejszy 47. Mamy całą czołówkę krajową, mamy zwycięzcę rajdu Monte Carlo, Briana Buffie i Xaviera Panseri. W ostatniej chwili to zgłoszenie wpłynęło. Mamy Grzegorza Grzyba, Macieja Rzeźnika, Michała Sołowowa, Michała Bębenka, Tomka Czopika, który wraca, widzę, do rajdów, Kajetana Kajzenowicza, Leszka Kudeja. Cała czołówka krajowa jest, no i uważam z takim pięknym, jak gdyby tutaj powrotem też Mariana Buffie, byłego mistrza Polski przed 2 lat, prawda, i zwycięzcę rajdu Monte Carlo. No myślę, że to jest niezwykłe wydarzenie. Kierowca, który jest liderem cyklu IRC, przyjeżdża do Świdnicy i to warto odnotować. Myślę, że to jest bardzo interesująca rzecz, która na pewno będzie działać jak magnes na wszystkich kibiców, no i wielu zawodników, no na pewno podejmie wyzwanie i będzie starała się z Brianem wygrać, prawda? No tak, tutaj mamy akurat 2 zgłoszenia w Peugeotie 207. Pojedzie Brian Buffie i Grzegorz Grzyb. No myślę, że walka będzie naprawdę bardzo ciekawa. No, Sołowo się zgłosił Michał na Fordzie. Bemelki, wiadomo, jadą Mitsubishi. Kajetanowicz jedzie na Subaru. Leszek Kuzyn na razie zgłosił Mitsubishi. Nie wiem, jak to jeszcze będzie do końca. Także no, wydaje mi się, zapowiada się bardzo ciekawie. Zapowiada się bardzo ciekawie i myślę, że możemy zaprosić wszystkich kibiców do tego, żeby no przyjeżdżali do Świdnicy, żeby tłumnie przyjeżdżali do naszego miasta, żeby oglądali ten rajd bezpiecznie, bo zapowiada się naprawdę, naprawdę interesujący weekend, prawda? Tak, no stara bolączka z zeszłych lat, chociaż ja wierzę cały czas, że ci zawodnicy starzy, którzy przyjeżdżają, kibice, którzy przyjeżdżają, już nabywają tego doświadczenia i starają się już profesjonalnie nawet to oglądać, bo to też tego wymaga. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo i o to właśnie apeluję do wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, a my im na pewno przygotujemy bardzo piękne zawody, dobrze zorganizowane i z dużymi emocjami. I jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Jak stan tras po zimie? Jak odcinki specjalne, jak nawierzchnia asfaltowa wygląda na poszczególnych próbach? Czy tutaj nie ma zagrożenia tego, że próby będą chociażby skracane? Nie, to nie jest powód. Sam dróg po zimie tej, jak układałem całą koncepcję trasy, z tym, że ją układałem jeszcze w grudniu i później żeśmy przyjeżdżali przy kolejnych opracowaniach. Dla sportu rajdowego ona w zupełności jest wystarczająca.
Może ona nie jest idealna na niektórych krótkich odcinkach, ale generalnie rzecz biorąc, patrząc na Michałkową, ona jest w zasadzie bardzo dobra, tylko w górnej części tam na krótkim odcinku troszeczkę gorsza. Na świerkach wydaje mi się to po pisaniu przejazdu, każdy zawodnik sobie spokojnie to przyjedzie. Także nie widzę powodu do tego, aby z powodu stanu dróg można było odcinek czy odwoływać, czy doskracać, czy zmienić ewentualnie jakiś przebieg. To takich rzeczy tu nie kalkulujemy w ogóle. I myślę, że to jest dobra informacja. Panie Romanie, serdecznie dziękuję za ten wywiad, za tą rozmowę. Już za 2 tygodnie widzimy się w Świdnicy. Zbliża się rajd, który przejdzie, mam nadzieję, do historii jako przepiękna rywalizacja. No i jak zwykle dobrze zorganizowana impreza. I oby bezpieczne. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Jasne, pozdrawiam wszystkich kibiców. Do widzenia.